W ramach zbliżającego się festiwalu Open Hair w Muzeum Okręgowym w Sieradzu zostanie otwarta wystawa Ksawerego Dunikowskiego, rzeźbiarza zaliczanego do jednych z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Ksawery Dunikowski jest twórcą, rzeźbiarzem tej rangi, iż można powiedzieć z łatwością, że stworzył polską rzeźbę współczesną. Żył bardzo długo, bo prawie 90 lat. Zmarł w 1964 roku, także tworzył i przed I wojną światową, i w okresie międzywojennym, i już w Polsce Ludowej. Każdy z tych okresów był inny, w każdym próbował innych środków wyrazu, ale sumarycznie jego twórczość to jest, można powiedzieć, nazwisko, które jest absolutnie w czołówce polskiej sztuki współczesnej. Twórczość Ksawerego Dunikowskiego to w zdecydowanej większości postacie ludzkie w przeróżnych formach. Od kubistycznych poprzez postmodernistyczne, hiperrealistyczne, aż po socrealistyczne, w zależności od okresu, w którym tworzył. Niewątpliwie coś, co zawsze wyróżniało jego dzieła, to jest monumentalizm. Pomijając fakt, że to były duże, potężne, monumentalne rzeźby, bo i nagrobek na przykład Bolesława Śmiałego, czy też pomniki, które można znaleźć na przykład w Krakowie, pomnik Józefa Dietla, ale także mniejsze formy. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Ksawer Dunikowski stworzył 14 głów wawelskich, nawiązując do tych słynnych, które znajdują się w sali wawelskiej. Co prawda jego rzeźby nie są prezentowane tam, gdzie były przeznaczone, ale na Wawelu się znajdują i stanowią jeden ze skarbów tego, będącego samym w sobie skarbu architektonicznego. Wystawa poprzedzająca Open Hair Festival ma na celu przede wszystkim pokazanie niezwykłej twórczości artysty, ale też zwrócenie uwagi na bliskie kontakty, jakie utrzymywał Dunikowski z sieradzaninem Antuanem Cierplikowskim. Poznali się w Paryżu we Francji. W okresie przedwojennym nie był jeszcze tak sławny i był taki czas, że żył bardzo skromnie, nawet można powiedzieć, że żył biednie. Wtedy to poznał się z sieradzaninem Antonim Cierplikowskim, zwanym Antuanem. Ksawery Dunikowski zamieszkał wówczas u Antuana, który mu bardzo pomagał materialnie. Dochodziło nawet do tego, że kupował mu spodnie, buty Antuan. Natomiast Ksawery Dunikowski był człowiekiem honoru. Nie miał pieniędzy, ale nie chciał niczego brać za darmo. I to, co stworzył, swoje rzeźby, jeszcze inne prace, bo też malował obrazy, przekazywał niejako w dowód wdzięczności za te wszystkie dobra materialne, które mu Antuan ofiarował. Można śmiało powiedzieć, że przyjaźnili się. Po wojnie Ksawery Dunikowski przyjechał do Polski, jednak cały czas utrzymywał kontakt z Antuanem. Po śmierci rzeźbiarza w Królikarni w Warszawie postanowiono utworzyć muzeum jego imienia. Na rzecz muzeum pracę Dunikowskiego przekazał również Antuan. W rok po przekazaniu właśnie tych rzeźb, w rok po otwarciu uroczystym Królikarni muzeum, za to, że Antuan przekazał te rzeźby dla Polski, został odznaczony orderem Polonia Restituta. Ta uroczystość odbyła się w ambasadzie polskiej w Paryżu. Ksawery Dunikowski namalował króla fryzjerów w stroju Arlekina. Wykonał również jego popiersie. Rzeźba, która odbiła się jednak największym echem, to Fatum, czyli dusza odrywająca się od ciała. Powstała ona w 1903 roku. Ekscentryczny fryzjer, który już za życia przygotowywał się do własnego pogrzebu, poprosił Ksawerego o pomnik nagrobny. Dunikowski wykonał dla niego 9-metrową kopię rzeźby Fatum, która okazała się za duża i za ciężka. Dziś możemy ją oglądać w parku przy Królikarni. Na sieradzkim cmentarzu na grobie Antuana można podziwiać znacznie mniejszą, jedną z kolejnych replik Fatum Dunikowskiego. Z tą rzeźbą wiąże się również wiele anegdot, wiele, prawda, różnych dykteryjek. Natomiast faktem jest, że ta rzeźba tu w Sieradzu, jak stanęła, ona na początku wydawała się dość kontrowersyjna. Ja pamiętam takie czasy, kiedy, bo proszę zauważyć, tutaj są nagie pośladki młodej kobiety przytulonej do mężczyzny i pamiętam, że na początku
zwłaszcza starsze sieradzanki, nie bardzo akceptowały to, jak to tutaj, prawda, na cmentarzu rzymskokatolickim jakieś nagie pośladki, ale z czasem wszyscy się do tego przyzwyczaili i ta rzeźba tutaj funkcjonuje do dziś. Wystawa dzieł Dunikowskiego to wyjątkowa okazja do zobaczenia z bliska prac tego niezwykłego artysty. Sieradz nie miał okazji oglądać prac Dunikowskiego. Wspaniale, że ta wystawa zagości w Sieradzu i będziemy mieli szansę rzeczywiście zapoznać się z tą twórczością szalenie różnorodną, bo to nie był taki rzeźbiarz, który raz wymyślił, jak będzie rzeźbił i tego się trzymał. Szukał, tak jak mówiłam, łamał pewne zasady, łamał pewne tabu. Każda z jego rzeźb jest odrębnym światem. No nie wiem, czy pokażemy tutaj słynne rzeźby jego macierzyństwo, czy tchnienie, te, które zyskały sobie rzeczywiście sławę zasłużoną na całym świecie, ale każdy zestaw jego prac będzie wspaniały. Cieszę się ogromnie, że ta wystawa znajdzie się w Sieradzu. Otwarcie wystawy planowane jest na godzinę 15:00, 30 czerwca w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.